Polska Partia Pracy. Ta jest prawidłowa. Partia Pracy. Panie pośle, wieść gminna niesie, że PSL w rządzie ponoć zajmuje się gospodarką, a tymczasem branża motoryzacyjna się zwija. Niedawno Słowacja wyprzedziła nas w produkcji samochodów. Branża górnicza jest w poważnych tarapatach. Zamierzacie coś zrobić z tymi sprawami, czy jak zwykle głowa w piasek i nas tu nie ma? No nie, proszę państwa, no zacznijmy od tej drugiej. Ja akurat z górnictwem gazu i nafty jestem związany ponad 30 lat. I co więcej, jako prawnik mam najwyższy stopień górniczy. Dyrektora Generalnego Górnictwa pierwszego stopnia. A więc na tym się z nami chcę powiedzieć, tak, to są ogromnie trudne w tej chwili problemy i na tle między innymi Europy i tego zwalczania CO2, prawda, ostatnie porozumienie, to jest jeżeli chodzi o górnictwo, a jeżeli chodzi o motoryzację. Proszę państwa, resort gospodarki, trafnie pan zauważył, zajmuje się i górnictwem węgla, i górnictwem gazu i nafty, i zajmuje się energetyką, prawda, i zajmuje się przy okazji motoryzacją. I tylko jest jedna rzecz. Myśmy do niedawna stawiali, że wszystko ma iść na wolny rynek, że ma tu rynek decydować, że najwięcej inwestycji i tak dalej. I jedna rzecz jest tutaj nieporozumieniem. To nie rząd decyduje o tym, że powinien zabiegać, on ma wspomagać, on ma w odpowiedni sposób stwarzać klimat. Natomiast jeżeli chodzi o same inwestycje i inwestorów, to po pierwsze zadania są na szczeblu województw i tu się powinno zaczynać. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o motoryzację, to my mamy poważne na tym odcinku zaniedbania, tylko nie można powiedzieć, że za to wszystko, co my po wojnie mamy nieporozumienia, to ma odpowiadać PSL czy prawda, tutaj koalicja PO. Ja rozumiem sposób rozumowania. Jak wy macie swojego ministra, który jest ministrem gospodarki i wicepremierem, to powinniście oczywiście rozwiązywać problem. Ja jestem w bliskich kontaktach z kolegą Piechocińskim, prawda, szczególnie jeżeli chodzi o energetykę, bo tym się bardzo mocno interesuje, bo widzę, co się dzieje chociażby z badaniami nad gazem łupkowym, prawda? Ale jednocześnie muszę powiedzieć, że u nas w Polsce jedna rzecz niebezpieczna się stała. Mianowicie, popatrzcie, jest rząd, koalicyjny rząd. Nie ma, że każdy minister to jest rząd. I co się dzieje? I okazuje się teraz, że nagle, jak ministrem rolnictwa jest Sawicki z PSL-u, to się wali, że tylko PSL odpowiada za to. Jeżeli gospodarki jest Piechociński, to tylko to. Ja uważam, że jest jeden rząd, jest jedna odpowiedzialność. Oczywiście, jak ja się podejmuję, jestem ministrem, to ja powinienem pilnować tej przede wszystkim działki. Ale uważam, że jednak postępowanie musi być i szansa jest wtedy, jeżeli rząd przyjmuje programy, ale na to trzeba o to zabiegać. Panie marszałku, wygląda na to, że jest pan jedną z lepiej w Polsce.